Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Bimenji Drive. Moi drodzy, kupiłem sobie ubezpieczenie takie podstawowe. Trzeba patrzę na lusterko, coś tu w lusterku się źle wyświetla, tak. Znaczy próbuję tam wycofać tyłem, wiesz, i na razie chyba po prostu będziemy używać tej kamery zewnętrznej, żeby tyłem wycofać, bo no kurde, nie widzę jak tu cofać. I zmieniłem sobie kolor samochodu i powiem wam, no wygląda to naprawdę zajebiście teraz. I teraz możemy sobie załadować różne rzeczy do mnie na pakę, bo sobie... O, tutaj możemy sobie ładować, nie? I możemy sobie zrobić transport, więc zrobimy sobie razem. Mam dostarczyć na wyspę, ale większość muszę dostarczyć w to jedno miejsce, tak? A jeszcze tutaj coś, o ku... Ej serio, tylko tyle kasy za to? Wow, dobra, no takie są początki, jest ciężko. No właśnie, czy moja furka sobie z tym poradzi? Mam napęd na wszystkie buty, więc... Nie no, jedziemy, jest git. O, pojawia mi się tam nawet w świecie, gdzie mam jechać i co mam zrobić. Znaczy, o, jest GPS, okej, okay, super. No to let's go. Ej, furka daje radę, to prawie nic. O to ile tam, 2 kg mieliśmy na jedną przesyłkę? No w sumie jak takie gówno, to mało płacą, nie? No i teraz mamy kupione ubezpieczenie, wobec czego jak będę miał jakieś takie grubsze zderzenie, nie będę musiał płacić na przykład 500 zł za naprawę auta, jak wcześniej musiałem płacić, a musiałem sobie naprawić, bo źle wbijałem biegi. Wbiłem przypadkowo bieg bez sprzęgła i mi się tam coś popsuło. No i musiałem naprawić samochód, żeby jeździć, żeby móc sobie dostarczać chociażby ładunki, czy dojechać do jakiejś misji. Myślę, że po tej dostawie to zrobimy sobie jakąś misję, bo trochę tego jeżdżenia tutaj jest. Ale zobaczymy, czy z tego jesteśmy... Podoba mi się ta zmiana kamery. Jestem ciekawy, czy z tego jesteśmy w stanie zarobić sobie chociażby na następny samochód. Chyba musiałbym kupić jakiś pojazd ciężarowy, jakiegoś pick-upa albo coś takiego, żeby tych ładunków przewozić więcej naraz. No bo teraz to tak... Ja po prostu chcę zobaczyć, czy... Nie dostaniemy jakiegoś bonusu za to. Fajnie, że się po prawej stronie wszystko wyświetla, gdzie mamy to dostarczyć, ile mamy jeszcze ładunków do dostarczenia. To taki Euro Truck Simulator się robi, ale dla wszystkich pojazdów, jakie możemy sobie kupić. I czwóreczka. Ty, na czwórce jadę 130 km na godzinę. Co to jest za samochód? Jakiś taki Mustang z lat 80. chyba. 90. Nie no, ale czwórka to może mamy... Nie no, 5 biegów mamy, kurde, to do ilu ja się mogę rozpędzić tym furkiem? Bardzo, wow, bardzo szybkie to. Dobra, redukcja na dwójkę. I wbijamy tutaj. Okej, i tam widzę, że... Już jesteśmy chyba na miejscu. Ej, to szybko tu dojechałem. Tutaj sobie wbijamy, cyk, jedyneczka. I mamy dostawę pierwszej paczki. Druga paczka jest zaraz obok. O, okej. Dobra, i stąd też możemy zabierać sobie przesyłki, żeby je gdzieś dalej przetransportować. To fajnie. Tam mamy na górze jeszcze jedną do dostarczenia, więc musimy zajechać. Zobaczmy. O, w sumie blisko są te miejscówki, nie? O, nie musimy nic klikać, po prostu zajeżdżamy i dostarczamy. I dostajemy za to tyle kasy, czyli malutko. Trzeba naprawdę dużo pojeździć, żeby... No, zarobić jakiś hajs na coś dobrego. Trzeba będzie ciężarówkę zaraz kupić, będę musiał chyba nagrywać filmy z Bimenji na mój drugi kanał z Euro Truck Simulator. Nie wiem, zobaczymy. Czyli tu możemy sobie pojechać, dostarczyć i jeszcze jedną pakę będziemy mieli tutaj. Ja ciągle nie mogę się zdecydować, czy jechać po lewej stronie, czy po prawej. Wybierałem ostatnio w tą Japanese Drift Master. Ej, patrz, w ogóle nie musimy się światłami przejmować. Jedziemy sobie, nie dostajemy mandatu za nic. Nie ma tutaj policji póki co. Więc po prostu robimy sobie dostawy. Ciekawe by było, nie? Jakbyśmy dostawali mandaty. Nie spotkałem jeszcze radiowozu ani razu. Możemy sobie robić na razie misję z radiowozami. Ale nie dostajemy kary za o, przejazd na stopie na przykład tako. Byleby samochód był w jednym kawałku. No a jak się nie przestrzega cały czas przepisów ruchu drogowego, no to samochód może szybko być w strzępach. I to też trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy. Dobra. Ten samochód ma na pewno... O, tu jest jakaś stacja. Dobra. I dostarczone. Cyk. I została nam ostatnia przesyłka, gdzie mamy dwa przedmioty. Ciekawe, czy od razu się wyznaczy mi ten... A co my tutaj mamy?
wygląda jak stacja kontroli pojazdów. Albo... Nie, to chyba ładuje się na ciężarówkę rzeczy i się jedzie na jakąś dostawę. Dobra, uciekamy stąd. Dobra, przepuszczą mnie tutaj. Nie przepuszczą mnie, ale mamy dużo miejsca. Te się w ogóle trzęsie. Ouuu! Wgniotłem mu zderzak. Nie ma wgniotki chyba mocnej. Powinien się trochę odkształcić zderzak, ale widocznie wrócił do swojej pierwotnego kształtu. Po zderzeniu lub uszkodzenia są tak marginalne, że nawet tego nie jesteśmy w stanie zauważyć. To dobrze. W takim razie możemy jechać na kolejną dostawę. Dobra, tutaj to się chyba możemy rozpędzić. Naprawdę te 100 km na godzinę czuć mocno. Ledwo się kontroluje samochód, zwłaszcza taki. O, nie wyjeżdżaj, nie wyjeżdżaj. O, super. No to dostawy idą póki co szybko, ale kasy z tego, oj, nie ma. Tam na wyspie zrobimy sobie jakąś fajną misję. Zrobimy sobie na pewno. No dobrze się jedzie. Tylko już tak powyżej 120 km na godzinę. No, nie rozpędzamy się mocniej. Szkoda. Chciałbym, żeby to jeździło szybciej, ale niestety na razie nie mamy opcji tuningowych. Znaczy, nie mamy kasy na te rzeczy. A myślę, że też chyba lepiej będzie po prostu kupić nowy samochód, niż ulepszać tego jakoś na siłę. Co ileś kilometrów trzeba też kupować ubezpieczenie, więc... Dobra. Zrzucamy pakę. Czy muszę się zatrzymywać, żeby dostarczyć? Czy po prostu tak przejeżdżam i jelo? Nie, dostarczono. Okej, dostaliśmy hajsy. $53 dostaliśmy za to. Dostarczyliśmy filtry oleju. Im więcej sobie zainstalujemy rzeczy do tego samochodu, wiesz, tych pakietów, moglibyśmy tą wielką pakę mieć na dachu nawet. Moglibyśmy relingi dachowe zainstalować tutaj i taką wielką skrzynię tutaj dać, żeby więcej transportować, ale to wyglądało strasznie, no i nie chciałbym skończyć gdzieś tam w drzewie z tą dostawą. I mamy tutaj w okolicy też challenge, także od razu tam sobie zajedziemy, jak to sprawdzę. Zainstalowałem sobie nawigację, znaczy nie w samochodzie, tylko taką o. I teraz będę widział, gdzie jechać i jak jechać. No myślę, że przed policją będzie się też fajniej uciekać, jak będziemy mieli jakieś wyzwania z policją jeszcze. Póki co to te wyzwania, które tutaj miałem, to były bardzo proste. Wystarczyło po prostu jechać według GPS-a i zadanie wykonane. Ciekawe, czy tu jest automat, czy... Powinno się pokazać, nie? Automatyczna skrzynia biegów albo jaka? No bo ja teraz nie wiem, czy mam zmieniać biegi na manualu, czy nie. Bo tak to zatrę skrzynię. Ale tu chyba będzie automat, pewnie. Okej, ruszamy. Ale fajnie buja tym, jak dodajemy gazu. Patrz, to musi mieć dużo mocy. Dobra, kierunek. Chyba nie muszę dawać kierunek jako samochód uprzywilejowany. No, mamy włączone już koguty, więc... Okej, prowadząc nieuszkodzone, lekko uszkodzone. Okej, dobrze, nie możemy uszkodzić naszego radiowozu. Jego możemy. Samochód uszkodzić. A, i musimy tak to zrobić, żeby ciężko uszkodzić jego pojazd. No, to nie będzie takie proste zadanie. Trzeba wykorzystać wysoką prędkość pościgu i zepchnąć go w jakąś ścianę czy coś. Ty, ale wiesz co, on jest szybki. Coś tam zderzak uszkodziłem. Prowadzenie chyba też coś jest nie tak. Ty, jak ja mam go dogonić, jak on tak pruje? Czekaj. Tutaj na tej prostej wypadałoby go tak ładnie zepchnąć, nie? W jakąś tam ścianę albo coś. Jaki on niski w ogóle, strasznie szybki. Coś mam nie tak z prowadzeniem, bo już muszę lekko skręcać na lewo. A, nie stanie, gnój. Oj, palenie kapcia, to jest to. Od frontu też go chyba nie zderzymy, nie? No nie! Ty, on mnie wykiwał! Wow, ale to fajnie zrobił. Ty, ja myślałem, że on tak zaraz skręci, a on się po prostu... Wow. A, to jest specjalnie tak zrobione, kur... Wyłączyłem teraz kontrolę stabilności toru jazdy, włączyłem napęd na wszystkie koła i wysokie biegi. Powinienem być teraz szybszy, na pewno lepiej przyspieszać. Na tą ścianę chociażby. O, teraz fura jest dużo szybsza. Jeszcze trochę...
Patrz, patrz, jak cwaniakuje tu. Przy dużej prędkości musimy go tak... Niech się rozpędzi. O, i teraz możemy z tej strony. Ach, kurczę, na ten murek fajnie by było po lewej stronie go tak... Kurde, ciężko, ty! Ho, ho, ho. Mało brakowało. Gdzie on jest? Tutaj, okej. O nie, mój samochód jest już ciężko uszkodzony. O kurde. Ty, ciężka ta moja fura. Ty, on wjechał w te opony bez problemu? To dziwne. Dobra, no zaliczę to, ale nie podoba mi się to wcale. Ach, kurde, on jest tu taki... Zajebiście się rozpędza. Dobra, po prostu go stuknijmy z tyłu i... No kurde! Ja pierniczę, dlaczego policjanci zawsze się tak rozwalają? A ja mam taki plan, bo on tam jedzie górą, cyk. A jakbyśmy pojechali sobie tutaj, tu zjechali na offroadzik, cyk. No bo już wiem, o czekaj, bo tu jest nawet droga jakaś. Dobra, trzeba uważać, bo... O! I tak jak teraz, wiemy gdzie on będzie jechał, co on będzie robił, więc teraz możemy sobie tutaj zobaczyć, co się stanie. Czołowa. Mam mocny zderzak z przodu, więc to powinno zakończyć temat raczej. Ej, dlaczego on jeszcze jakimś cudem ma wszystkie koła z przodu? O, patrz, on jeszcze jedzie? Nie zrobiłem tego dobrze, bo mój pojazd jest uszkodzony. Ale i tak jest nieźle. Od frontu zderzenie nie było takie złe, ale było chyba za mocne. Może nie trzeba go tak mocno uderzyć, tylko na przykład trochę lżej. No kurde, nawet takie uderzenie mi mocno uszkadza furę. O kurde, no to jest wolne. Będę musiał sobie kupić jakiś taki samochód transportowy. Właśnie nie wiem, czy pick-up na początek? W sumie cokolwiek, co będzie w moim zasięgu portfela, nie? Muszę zarobić tą furkę, którą będę chciał zarabiać. Fajnie by było wziąć jakiś kredyt, nie? I od razu furką zarabiać i kredyt spłacać i cieszyć się jazdą, czy nie? Okej, jesteśmy i tutaj mamy kolejny pościg. Prawdopodobnie łatwy, przynajmniej tak to wyglądało. Zobaczmy. Myślę, że damy sobie radę. Uuu, to już fajny hajsik za to by był. Ej, dobra rzecz. Dobra, czy mamy tu manual? Jest manual, okej. Okay. Uźwa, już na samym starcie? Dobra, 5 kolizji, tak? Tu mamy jedną, drugą. Trzecią. Czy może być ten sam pojazd? Au! Co tam się stało? Wow. Wow, gdzie jak co jest? Ej! Ha! Patrz jaką mam kamerę, ty! O Boże, coś się nie tak z tą kamerą stało. Delikatnie oddaloną. Cholera jasna. Tam jest mój malutki samochodzik na tym wiadukcie. Okej, okay, dobra, spróbujemy te kolizje nabić. Wcale nie musimy się mocno zderzać z nimi, nie? Teraz. Pyk, dobra. Czy to się zaliczyło? Ja właśnie muszę też przetestować, jakie uderzenie się zalicza. O, dobra, mamy już. Przetestowane, cofamy. O, wow, 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 wow. Coś nie tak chyba z moją furką? Nie, dobra, stawało mi się. Dawaj, dotknij. Jeszcze jeden, cholera. Moja furka wygląda już strasznie chyba. Nie wiem, bo nie mogę włączyć kamery zewnętrznej, bo mam taką kamerę, kuźwa. Ojej. A oni mnie widzą teraz. Zatrzymaj się tutaj, osiągnę rzucową lokalizację, teraz czas uciec. A, o, czekaj to. Ej, nie wiem, gdzie mam jechać. Ło. Dobra, mój furek się na pewno źle czuje. Czekaj. Och, cholera! Ja tam ich ledwo co powymijałem na jakieś milimetry. Ja nie wiem, gdzie mam jechać.
Ej, chyba unikam teraz. Popatrz, jaki wyprofilowany fajny zakręt. No nie, no ale to jest spalone. Dlaczego mi się nie naliczyły te ucieczki? Znaczy te uderzenia już? Ech, jeszcze raz. O, 4 wykroczenia zaliczyły mi się w końcu. Super. I teraz jeszcze jedną kolizję chyba muszę zaliczyć i uciec. I może się zmieszczę w czasie i zgarnę cały hajs. No kurde! Ledwo mogę skręcać autem. Jest ciężko. Nie, tak nie. Ajajaj. O, nie, dobrze. A już wykroczenia miałem 4. Źle jest. Ty no, skleił mi się jego zderzak. O, nie mogę cofnąć. Nie mogę do przodu, kurde. Ja. Ultimate weapon ma ta policja jakiś, no. Sklejające się zderzaki, cholera. Ja mam Subaru 4x4. Mogę uciekać sobie tu też. Dobra, kolejna kolizja. Cyk. U! Cholera. Nie pierniczą się. Dobra, mamy kolejną furkę. A, chodźmy tu. Cyk i... Dobra, mamy 4 wykroczenia, super. Ściganie się. Nie. Och. Mam nadzieję, że nic się nie rozwaliło z tyłu. Zderzają się sami ze sobą? O nie! Czekaj, jeszcze nie jest tak źle, jeszcze chyba jadę. Chłodnicę mam uszkodzoną. O nie, pcha mnie gościu. Cofaj. Tutaj, zjeżdżaj. Dobra, jeszcze, kurczę, ta maska mi przeszkadza, nie widzę nic. Może tu im zwieje jakoś. Dobra, jeszcze nie ma źle. Na razie tylko chłodnica. Powinniśmy jeszcze dojechać, no. Najwyżej zatrze się silnik, ale trudno już. Trzeba uciec. Widzą mnie, jadą zaraz za mną. Nie mogę teraz na chatę jechać, jak mnie widzą. Ty, ja tam na milimetry coś minąłem. Coś dużego, chyba suwa. Chyba się zaciera silnik powoli. Gaz. Dobra, chyba ich... oni gdzieś tu... O, już się ciężko jeździ. Szlak. Dobra, nie ma źle. Coś się nie tak dzieje z tym... z prowadzeniem. Coś tam nie gra. O nie... Widzą mnie, cholera. Manewr pit. Jazda pod prąd, zakończone. Shit, niedobrze. Nie, tylko nie to. Dobrze się jeździ tym autem, to trzeba przyznać. Nawet jak tam mocno je uszkodziłem, to i tak dałem radę jakoś tam jechać w wyznaczonym kierunku, to dobrze. Gdzie oni mnie niby widzą teraz? No tutaj wiadomo, że od przodu, ale... Dobra, na chatę jeszcze nie mogę, kurde. Ciężkie to jest, powiem ci. No dobra, chyba przestają mi widzieć, zobacz. Chyba się uda. Zatrzymaj się, jest! Teraz czas uciec, okej, uciekam. Czy mnie zobaczą? No nie, ej! No jak? Ej, ja tu mam... Serio? Jak ja mam ich zgubić tutaj? Jak się gubi tu policję? Już prawie ich zgubiłem, już tam mi się napełniał ten pasek ucieczki. Niedobrze. O nie, chyba mi się popsuła całkiem furka, zdaje się. Shit! Niedobrze. Dawaj. Kurde. Coś mi się niedobrego z autem stało. Nie mogę skręcać. O, niedobrze.
Dawaj, dawaj, furka. Jeszcze kawałek. Dawaj, tutaj szybko, skręcaj tam. Albo w las, nie wiem. Niedobrze zauważyli mnie. Cholera. Kurde, gdzie by się tutaj przed nimi schować? O, na pewno nie tunel. Ja pierdolę, co to było? Skubańcy dobrzy są. O, żeż ty. Dobra, idziemy dalej, cofaj. O nie, ale mnie zrobili, kurde. O, shit. Niedobrze. Niedobrze. O, shit, z taką prędkością jeszcze nie jechałem. Teraz zjedźmy tutaj. Dobrze się trzyma ta furka, wyłączyłem kontrolę stabilności toru jazdy i ABS, kontrolę trakcji. A i tak jedzie się dobrze tym. O. Kurde, przynajmniej 4 wykroczenia zrobiłem. Chociaż tyle dobrze. Nie no, tu chyba nie wjadą, nie mają napędu na wszystkie koła. Nie mają szans. Już słyszę, że się oddalają. To dobrze. Na szczycie góry, ty. E? O kurde, to jest jakaś droga. Ou. Na koła dawaj. Ach. Nie, dobrze. O, wiem, gdzie się spróbuję schować. Tutaj są doki, a w dokach są takie różne magazyny i tam nie powinni mnie widzieć. Zaraz zobaczymy, czy uda się tam zwiać. Mam taką nadzieję. Tu jeden z naprzeciwka, doskonale. I tutaj są właśnie te magazyny. Spróbujmy tu wjechać, tylko trzeba uważać na krawężniki, one mogą mi przebić koła. Okej. Ciekawe właśnie, czy tu mnie namierzą. Na razie gdzieś tam szukają, tak? I tu poczekamy. Nie? Czy ja tu mogę... Ty, oni tu nawet wjeżdżają. Jak im uciec? O kurde. Aj! Ajajaj! Kurde, skubańcy. Ej, jak oni mnie tu widzieli? To jest kurde straszne. To jest koszmar jakiś. Skaczę do wody, ty. Ja. Ej, już ponad godzinę próbuję im uciec i nie wiem co zrobić, bo dojeżdżam do tego punktu, gdzie niby mam przeczekać i oni zawsze się tam pojawiają, nawet jak jadę dookoła gdzieś tam przez miasto, nie przez miasto, bardzo ciężko ich zgubić. Na początku gonicie 3 radiowozy, a potem 11. Właśnie nie wiem od czego to zależy, jak to tutaj zrobić, nie mam pomysłu. Jak już im uciekać? Naprawdę daleko uciekałem, tam przez miasto, nie przez miasto, gdzieś czekałem na jakichś bezdrożach, schowałem się nawet w hangarze na chwilę, nawet tutaj wjechałem sobie do tej miejscówki i tam na dole czekałem, bo myślałem, że te radiowozy po prostu tutaj, wiesz, powpadają i tyle, nie, ich załatwię. A oni cały czas mają posiłki, cały czas wiedzą, gdzie jadę, nawet jak ich zgubię na chwilę. Także mega, mega dziwnie. Nie mam pomysłu, jak mógłbym sobie poradzić z tym wyzwaniem. Wiesz, nawet zaliczyłem te 5 kolizji, 4 wykroczenia, a i tak nie wiem, jak ich po prostu zgubić. Więc będę musiał jakiś samouczek chyba szarpnąć i zobaczyć, czy mi się to uda. Lekkomyślna jazda. Dostałem wykroczenie. Ciekawe. O. Przeszurałem tylko. Całkiem wytrzymała ta moja fura jest, trzeba przyznać. I spokojnie wytrzyma te wszystkie zderzenia. No ale patrz, zajeżdżam sobie tutaj do tej strefy. No teraz był tam gliniarz, prawda? I co? Kilka razy już tu przyjeżdżałem. Nawet jak oni mnie nie widzieli, ale za chwilę tu przyjeżdżali i znowu mnie widzieli. Więc naprawdę nie mam pomysłu, jak mógłbym to wykonać. Tutaj mogę sobie pojechać, nie? Jakoś przez las, potem tam z powrotem czy coś. O, teraz ich unikam. What the hell? Dopiero? Ale dziwne. Dobra, no postoję tu chwilę, zobaczymy, czy uda mi się im uciec. Długo się napełniał ten pasek, ale w tym miejscu, żeby im uciec? Nie rozumiem tego. Unikam, 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 unikam. O! I... Jest, sukces! Dobra, 3000 dostałem za to.
wygraj w mniej niż 2 minuty. Ej, ale naprawdę godzinę próbowałem to zrobić, tylko 2 gwiazdki zaliczyłem. Bardzo trudne to jest. Jesus. Wow. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Beam Engine Drive. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.